1 marca, w Dniu Żołnierzy Wyklętych, uczniowie szkoły podstawowej imienia Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka, obchodzili święto patrona szkoły. Tydzień wcześniej zobaczyliście Państwo uroczystości przygotowane dla najmłodszych klas. Dzisiaj ciąg dalszy relacji, czyli uroczysty apel, który miał miejsce w sali Czarnieckiego Centrum Kultury. Mam dzisiaj przyjemność powitać wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, naszą społeczność szkolną i wszystkich szacownych gości, którzy raczyli zaszczycić naszą uroczystość swoją obecnością. Spotykamy się dzisiaj w dniu 1 marca, dniu patrona szkoły. Na początek bardzo, bardzo serdecznie witam gości, którzy są tutaj dzisiaj z nami w tym szczególnym dniu i razem z nami cieszą się świętem patrona szkoły. Drodzy goście, droga młodzieży, dlaczego wybiera się patrona szkoły? To jest ważne pytanie. Czemu ma służyć taki wybór? Wybieramy patrona, kierując się określonymi wartościami. Wskazujemy wówczas na to, co jest dla nas ważne, co chcemy szczególnie podkreślić, na co chcemy zwrócić uwagę. Wybieramy patrona, który ma być określonym wzorem. Kto może być patronem? Wspaniały odkrywca, wielki twórca, bohater narodowy. Może być osoba, która wyróżniła się jakąś niezwykłą postawą, odwagą, zachowaniem wymagającym szczególnej wytrwałości. Myślę, że taką patronką jest właśnie Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka. Bohaterka, która stała się patronką naszej szkoły. Mówiąc o Danucie Siedzikównie, bardzo często przytaczamy słowa, które napisała w ostatniej wiadomości do bliskich. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Te słowa zachowałam się jak trzeba, no są bardzo wieloznaczne. Możemy je różnorodnie interpretować, bo to określenie jak trzeba dla wielu może znaczyć niedokładnie to samo. Ale dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, co jest dla mnie szczególnie ważne. Zachować się jak trzeba, to znaczy zawsze w każdych okolicznościach i w każdej sytuacji okazywać szacunek drugiemu człowiekowi. Podkreślać, że każdy jest tak samo ważny. Każdy z nas ma takie same prawa. Wszyscy stanowimy jedną całość. Patron szkoły musi nas łączyć. Niechaj to będzie ta postać i ta wartość, która połączy nas wszystkich. Niechaj to będzie idea ważna, istotna ponad wszystko. Chciałabym, abyśmy o tym pamiętali, nie tylko w dniu patrona szkoły. Poprosimy teraz chór o odtworzenie, o zaśpiewanie hymnu Inki. Mamy nadzieję, że z czasem może ta pieśń, jeżeli ją zaaprobujecie, jeżeli Wam się spodoba, to ta pieśń stanie się może hymnem naszej szkoły. Oh.
zaproszeni goście, młodzieży, nauczyciele, rodzice. Nie będziecie już musieli wstawać. Jest to taki komentarz, który przed chwilą usłyszałem za sobą. Ile razy jeszcze będę wstawała? Wstawał. Autentyczny komentarz. Myślę sobie, tyle razy, ile wstawali do walki nasi przodkowie. Od czasów najdawniejszych. Od czasów, kiedy Polska była od morza do morza. Od czasów, kiedy krzyżacy zostali sprowadzeni do Polski. Od czasów, kiedy Szwedzi zagrażali naszym granicom. Od czasów, kiedy nastały zabory. Poprzez powstania, poprzez pierwszą i drugą wojnę światową, poprzez żołnierzy zapomnianych, poprzez Solidarność, poprzez dzień dzisiejszy. Tyle razy musimy wstawać, ile będzie żądała od nas ojczyzna. Chciałbym ze wzruszeniem powiedzieć, że tworzymy historię naszej szkoły, szkoły podstawowej imienia Danuty Siedzikówny w Czarnym. Tworzymy historię naszej gminnej oświaty. I wy jesteście aktywnymi uczestnikami tej historii. To wy będziecie opowiadali swoim dzieciom, wnukom o tym, o czym warto mówić. Być może jedni będą mówili, że zwykła uroczystość, zwykły apel. Właściwie po co ja byłem na tym apelu? Właściwie po co ja nie poszedłem na lekcję? Indywidualna ocena. Pamiętajcie, że mówimy o ludziach, którzy w 1919 roku się urodzili. Mówimy o takich bohaterach jak Alek, Rudy, Zośka. Mówimy o Kolumbach, młodych ludziach, którzy stracili młodość, stracili szansę rozwoju, stracili możliwość bycia kimś wielkim. To spowodowała II wojna światowa, to czasy, które nastały po II wojnie światowej, to czasy, które teraz są. Nikt nie skazuje nas, waszych rodziców, na wyjazd za pracą. To są decyzje indywidualne. Powinniśmy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami, ale powinniśmy być także tolerancyjni, że polskość to my, ale obok nas jest ktoś, kto wierzy w innego Boga, ktoś, kto uważa, że bohaterowie to inni ludzie. Inni ludzie, być może nazywani zapomnianymi, zapomnianymi, wyklętymi, niedocenianymi. To jest pokolenie, które zaistniało w historii naszej państwowości. To jest pokolenie, to jest historia, która może spotkać nas, wszystkich. Niezbadane są historie, czy losy historii i tego, co się dzieje poza nami. Nie mamy wpływu na decyzje polityczne. Jesteśmy zbyt małymi ludźmi. My stanowimy małą ojczyznę. My stanowimy jedność. My stanowimy sól tej ziemi, gminnej ziemi, gminy Czarne. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy mieszkańcami Polski. Bądźmy dumni, że jesteśmy mieszkańcami województwa pomorskiego, powiatu czuchowskiego i gminy Czarne. Bądźmy razem. Ta wspólna działalność, wspólne spotykanie się, uroczystości jednoczą nas. Nie dajmy się podzielić. Nie dajmy pokazywać ten przyjaciel, ten wróg. Nikt nie jest wrogiem. Jesteśmy tylko dla siebie przyjaciółmi. Różewicz napisał taki utwór, List do ludożerców. Ja, mój, moje. To jest egoizm. Unikajmy egoistycznych postaw.
Pamiętajcie, że jesteście przyszłością naszej gminy. Wy, młodzi ludzie, teraz będący w czwartej, piątej, szóstej, siódmej klasie, być może w ósmej klasie, to wy będziecie stanowili o przyszłości i stanowili historię naszej gminy, naszego województwa, naszego kraju. Bądźcie tolerancyjni, bądźcie wyrozumiali. Pamiętajcie, że drugi człowiek może mieć odmienne poglądy, może całkiem inaczej spoglądać na daną sprawę. W bardzo indywidualny sposób. Każdy z nas, sięgając do tradycji rycerskiej, jest takim rycerzem. Wy jesteście rycerzami. Jesteście tymi, którzy poświęcają swój czas, którzy zdobywają wiedzę, którzy pokonują wiele trudności. Życzę wam, aby tolerancja, optymizm i wiara i duma z tego, że jesteście Polakami, że jesteśmy Polakami, cały czas była w naszej pamięci. Dziękuję już teraz za wasze wielkie zaangażowanie. Dziękuję, że chór tak pięknie śpiewał i Mazurka Dąbrowskiego i śpiewał utwór, który dotyczy Inki. Dziękuję wam, że nauczycie się hymnu i na apelach szkolnych będziecie śpiewali, czy to Mazurka Dąbrowskiego, czy to utwór dotyczący Inki. Chciałbym szczególnie podziękować pani dyrektor i pracownikom, którzy przygotowali te uroczystości. Dzień Patrona to naprawdę brzmi dumnie. To wiele pracy i waszej, i waszych nauczycieli, i wszystkich, którzy pomagali. Mówię tutaj o rodzicach. Pamiętajcie, że powinniście im właśnie być za to wdzięczni. Dziękuję. O zabranie głosu proszę przewodniczącego Rady Miasta i Gminy, pana Adama Breskę. Szanowni państwo, droga młodzieży, kochane dzieci. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie, pani dyrektor. Bardzo dziękuję za miłe słowa. Ja jestem przekonany, panie burmistrzu, że już później nie będzie takich słów. To są jeszcze dzieci. Oni się z niektórych rzeczy może inaczej cieszą jak my. Niektórych rzeczy pewnie jeszcze nie rozumieją. Ale najważniejsze, słuchajcie, jest to, bo przecież każdy z nas kiedyś był w szkole podstawowej, średniej, później na studiach wyższych. Do wielu rzeczy się dorasta. Ale takie stare przysłowie, czym skorupka za młodu. I naszą rolą jest przede wszystkim, żeby wam pokazywać, żeby was uczyć szacunku, tolerancji. Do wielu rzeczy pewnie, wiele rzeczy później zrozumiecie. Jestem przekonany, że ani żaden z nas, ani żaden z was nie będzie musiało poświęcać życia, tak jak ta młoda dziewczyna. I jestem pewien właściwie, że przyjdzie czas, że właściwie wszyscy się porozumiemy, wszyscy się jakoś wspólnie dogadamy i taki okres, który w tej chwili wytworzył się w naszej małej społeczności. Jestem przekonany, że minie, a dzieci też właściwie nie powinny być to wszystko mieszane i żebyśmy nie dawali złego przykładu. Dzieci, wy musicie się bawić tym właśnie dniem patrona, tym świętem. Wy na pewno bardzo dużo czasu poświęcaliście, żeby przygotować te uroczystości, tą akademię i w ten sposób to jest coś, co wy możecie zrobić, co wy możecie od siebie dać. Dlatego raz jeszcze bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzieciaki, no, życzę wam wszystkiego dobrego, żebyście po prostu cieszyły się, bawiły się dobrze w tej szkole i żebyście się dobrze uczyły. Dziękuję serdecznie. O zabranie głosu proszę przedstawiciela Rady Rodziców, pana Radosława Wikariusza. Szanowni państwo, droga młodzieży.
Z ramienia Rady Rodziców działającej przy naszej szkole, jako jej przewodniczący, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło gościć tutaj z Państwem. Dziś wielki i wspaniały Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 1 marca to również święto w naszej małej ojczyźnie w Czarnym. To święto patrona szkoły imienia Danuty Siedzikówny o pseudonimie Inka. Danusia należy do tych żołnierzy, niegdyś wyklętych, dzisiaj niezłomnych, prawdziwych polskich bohaterów. Bestialsko aresztowana, traktowana jak najgorszy wróg, torturowana, a w końcu stracona. Dla młodych ludzi trudno jest zrozumieć, dlaczego tak młoda, piękna dziewczyna musiała zginąć. Do niedawna niepojęte również to było dla mnie. Taka młoda, jej życie dopiero się rozpoczęło. Przecież wojna dobiegła końca. Przecież wszyscy cieszyli się wolnością. Można w końcu było żyć na nowo. Jednakże nikt nie powiedział, że w ryzach i okowach nowego okupanta ze wschodu przyjdzie żyć. Jaka to wolność, kiedy ręką niczym kat oprawca każe i nakazuje, jak żyć? Ogromna większość dosyć już miała wojny i bólu. Chciano żyć, po prostu żyć. Nieważne już kto i jak będzie rządził. Z takim stanem rzeczy nie zgadzali się żołnierze Armii Krajowej. Doskonale wiedzieli, co przyniesie uległość wobec Moskwy. Tworzyli ugrupowania zbrojnego podziemia antykomunistycznego dla ratowania ojczyzny. Ich mottem było stwierdzenie, iż wolni będziemy, kiedy wolna będzie Polska. Historia naszej Danusi jest tragiczna, ale pełna symboliki tego, co działo się wtedy z Polską w tamtych latach. Kolejny okupant i wolność na niby. Taki scenariusz nie dla żołnierzy Armii Krajowej, a co za tym idzie, nie dla Inki. Zbrojne podziemie działało długo, ale nie miało szans na szybką wygraną. Nastały czasy niepewności, strachu, szykan, uknutych win, dziwnych aresztowań, a także potajemnych egzekucji osób, które nie pasowały bądź nie chciały lojalnie służyć nowemu ustrojowi. Dla osób starszych znana sprawa, dla młodych niekoniecznie. Mnie nie uczono o tym, teraz głośno się o tym mówi. Danusia Siedzikówna o pseudonimie Inka złożyła przysięgę na wierność i miłość ojczyźnie. Nawet gdyby musiała ofiarować dar najwyższy, swoje życie. W momencie aresztowania została pozbawiona godności człowieka. Gnębiona, bita, torturowana, upodlona do granic społeczeństwa. Mogła wybrać, żyć, zdradziwszy przyjaciół, poglądy i to wszystko, w co wierzyła, w wolną Polskę, lub dochować godności przysięgi żołnierskiej, która była dla niej nadrzędna. Wybrała to drugie, zapłaciła cenę najwyższą, swoje życie. Uznana za wroga ówczesnego ustroju, wyklęta, została stracona, a szczątki ukryto przed prawdą. Po upadku ustroju zaczęto doszukiwać się prawdy. Nie wszystkich udało im się pozbyć. Wszczęto poszukiwania mogił żołnierzy straconych przez sługusów władnych Polski Ludowej, którzy po latach mówili, że wykonywali tylko rozkazy. Nasuwa się pytanie, co z waszymi sumieniami? Poszukiwania odkrywały coraz większy obraz chorej, zbrodniczej rzeczywistości ustroju komunistycznego. 12 września 2014 roku natrafiono na szczątki Danuty Siedzikówny pseudonim Inka oraz Feliksa Selmanowicza pseudonim Zagończyk. Rozmach tragedii żołnierzy Armii Krajowej do dzisiaj nie znalazł finału. 17 czerwca 2016 roku naszej szkole nadano imię Danuty Siedzikówny o pseudonimie Inka. To było wspaniałe i tak głębokie wydarzenie. Sztab ludzi, którzy podjęli to działanie, wywołali prawdziwą rewolucję w naszej społeczności. Nie uczestniczyłem w przygotowaniach, ale byłem podczas nadania imienia. Bardzo to przeżyłem. Dopiero wtedy zrozumiałem o tych bardzo dużo, o tych chorych, minionych na szczęście już czasach. 28 sierpnia 2016 roku odbył się pogrzeb państwowy w Gdańsku w Danusi Siedzikówny o pseudonimie Inka oraz jej przyjaciela Feliksa Selmanowicza o pseudonimie Zagończyk. W tym wielkim i niesamowitym wydarzeniu brała udział również delegacja z Czarnego. Byłem wśród nich. Jestem wdzięczny, że mogłem tak być. Tego uczucia, które wtedy się we mnie narodziło, nie sposób są opisać żadne słowa. Powiem tylko, żegnałem ich, jakby byli z mojej rodziny. Dzisiaj obchodzimy święto naszej patronki. Danusia Siedzikówna o pseudonimie Inka to wielki autorytet dla nas oraz dla młodzieży, szczególnie tej, która pobiera naukę w naszej wspaniałej szkole. Postać Danusi to wielki symbol wierności i miłości do ojczyzny. Niegdyś wyklęta, bo na prawach wilka. Dziś niezłomna, dziś uwielbiana i godna naśladowania. Zachowałam się jak trzeba.
Cytat ostatnich słów Inki, wypowiedzianych tuż przed egzekucją. Tak, ona właśnie tak się zachowała. Ale czy dzisiaj ludzie umieją tak się zachowywać, czy tak postępować? Dzieci i młodzież uczą się właśnie takich ideałów, a dorośli? Czy dzisiaj człowiek innemu jest człowiekiem? Czy umiemy zachowywać się godnie? Czy w końcu nie narzucamy innym na siłę wbrew ich woli, własnych poglądów? Dzisiaj żyjemy w kraju, o którym śniła Inka. Kraju wolnym i suwerennym. Inka walczyła o taką właśnie Polskę. O Polskę, w której nic na siłę. O Polskę wszystkich Polaków. Czy tak jest? Jako przewodniczący Rady Rodziców chcę wszystkim życzyć, abyśmy budowali społeczeństwo w prawdzie i takim poszanowaniu naszej ojczyzny, jakim darzyła ją Danusia Siedzikowna o pseudonimie Inka. Będąc tutaj, to dla mnie zaszczyt. Jestem szczęśliwy, że choć trochę mogę brać udział z wami wszystkimi w tworzeniu naszej małej historii. Trudno jest wytrwać, gdy wszystko zdaje się stracone. Trudno jest marzyć, gdy marzenia twoje depczą. Trudno jest stać, gdy chcą cię rzucić na kolana. Marzyć o słońcu, kiedy wokoło strugi deszczu. Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą biel i gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Cześć i chwała bohaterom. Dziękujemy wszystkim za te piękne słowa. Z okazji naszego dzisiejszego święta pragniemy przybliżyć sylwetkę naszej patronki oraz żołnierzy niezłomnych. Oto krótki program edukacyjno-artystyczny przygotowany przez uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły. Zapraszamy!
ogień biwaków, a nad lasem unosi się mgła. Z partyzantów ni śladu, ni znaku, tylko trąbka w oddali gdzieś gra. Tam za lasem, gdzieś bardzo daleko, niech szepnęli unosi się zwyż. Za orwiskiem tam kryje się rzeka, a za rzeką mogiła i krzyż. Pod tym krzyżem, pod drzewem cisowym, śpią żołnierskim ostatnim swym snem. Walcząc o Polskę, być warto żołnierzem, by snem spocząć podobno niech ten. Chciałam ujrzeć, padając w ataku, Polskę wolną i czystą jak łza. Z partyzantów ni śladu, ni znaku, tylko trąbka w oddali gdzie gra. Polski naród dziś walczy o wolność, okupanta usuwa swych ziem. My, Polacy, spoczniemy przy kresie, wrogów naszych zetrzemy na proch. Duch nas wiedzie hen w górę daleko. Do zwycięstwa spieszymy, by znów polski orzeł zbił się wysoko, polski naród był wolny i zdrów. Piosenka ludzi bez domu. Hen w lesie płonie ognisko i słychać piosenkę szwadronu, a echo po lesie wciąż niesie, niesie piosenkę nas, ludzi bez domu. Wesoło nam trzaska i błyska nam, ludziom spalonym bez domu. My zawsze do boju ochoczo staniemy, do boju nasz szwadron wciąż gotów. Co jutro nas czeka? Nie wiemy. Może śmierć zajdzie nam w oczy. My zawsze z radością do boju staniemy, do boju nasz szwadron wciąż kroczy. A jeśli mnie kula uderzy i dla mnie skończy się wojna, to duch mój koledzy za wami powierzy, tak długo, aż Polska będzie wolna. Gdy ginie naród ze swej woli, być ma przed sobą drogi przejrzyste, wtedy tak serce ogromnie boli. Ratuj nas, Chryste! Kiedy nas niemoc bezduszna zżera, choć nas wyzywają prawdy wieczyste, pomóż Polakom fałsze odbierać. Ratuj nas, Chryste! Tym, co zabrali się Twego krzyża, wskazuj niebo jasne, przejrzyste, niech się do prawdy Twojej przybliżą. Ratuj nas, Chryste! Daj udręczonym narodom wojną koniec bitewnej drogi ciernistej. Roztocz nad światem ciszę spokoju. Ratuj nas, Chryste! Zapraszam Pana Sławomira Kuśmierczuka, który zaprezentuje nam prezentację o żołnierzach muzeum. Spotykamy się w Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Kim są żołnierze wyklęci? Żołnierze wyklęci są to Polacy, którzy walczyli z systemem komunistycznym, systemem totalitarnym, z sowietyzacją państwa polskiego w latach 1944-1963. Dlaczego takie daty? To za chwileczkę powiem. Oto ci żołnierze wyklęci walczyli. Chcieli żyć po prostu w wolnym kraju. Przecież walczyli o rzeczy bardzo proste. Chcieli pracować, uczyć się, zawierać związki małżeńskie, cieszyć się, mieć własne rodziny, czyli o taką zwykłą normalność. Nie marzyli o bogactwie, o pięknych samochodach, tylko o zwykłej normalności. Dlaczego takie daty? Co się stało w roku 1944? Właśnie w 1944 roku z terenów Rzeczpospolitej wycofują się bardzo szybko oddziały niemieckie, czyli jeden tyran jak gdyby znika, ale w tym samym roku bardzo szybko do Polski zbliża się kolejne państwo, które będzie chciało znowu Polaków w pewien sposób uzależnić od siebie. Jest to Rosja Sowiecka. W roku 1944 wojska rosyjskie przekraczają rzekę Bug. Wkraczają do Chełma, do Lublina, wydają manifest PKWN, w którym jest przedstawiony przyszły kształt państwa niepolskiego. Oczywiście nie należy zapominać, że zwykli żołnierze rosyjscy wyzwalają polskie wsie, polskie miasta, giną, za to im się należy wielka cześć. Ale wraz z żołnierzami przybywa aparat przymusu. Przybywa NKWD, które zaczyna na terenach państwa polskiego w roku 1944 budować właśnie ten aparat represyjny, aparat przymusu. Dlaczego teraz rok 1963? Bo w roku 1963 ginie Józef Franta, jak się mówi, ostatni żołnierz wyklęty. Kto ty jesteś, Polak mały? Mieszkasz w Polsce właśnie tak. Orzeł biały jest wspaniały, to jest godło, to nasz znak. Naszą nogę zgodnie dzielą najpiękniejsze. Kochać kraj rodzinny i to od najmłodszych lat.
też nastolatka tylko. Śmieszny kołnierzyk przy sukience. Jeszcze bawiła się przed chwilką. Włosy spinała tak na prędce. A tu przysięga. Słowa wielkie. I ona przy nich całkiem tycia. W obliczu Boga walczyć będzie, aż do ofiary swego życia. Już tatuś z mamą dali przykład. I czy jest wierna? Patrzą z nieba. Śmierć czasem to powinno zwykło, więc się zachowa tak jak trzeba. Jak to jest zabić nastolatkę? Blask zgasić w oczach, zamknąć usta, przerwać marzenia, co ukradkiem snuły się nawet w celi pustej. Ktoś wydał wyrok i żył dalej. Ktoś milczał, nie wydobył głosu. Ktoś prawdy nie chce słuchać wcale. Ktoś ma awersję do patosu, lecz to zdarzyło się pod słońcem. Umarła pięknie, jak natchniona. Na krzyżu Chrystus konający otworzył ince swe ramiona. Beztroskie lata pokoju. Danusia spędziła niemal całe swoje życie we wsi Olchówka, w leżącej na jej skraju Gajówce, bowiem ojciec był leśniczym. Ukończyła czteroklasową szkołę powszechną w rodzinnej wsi. To wtedy zaprzyjaźniła się ze szkolną koleżanką o imieniu Inka, od którego w późniejszym czasie weźmie swój pseudonim. Inka z rodziną. Rodzina siedzików. Od lewej stoją Eugenia z Danutą, siedzą Jadwiga z matką Anielą, przed nimi Wacław z córkami, z lewej Irena z kokardą, z prawej Wiesławą. Leśniczówka w Olchówce koło Narewki, lato 1939 roku. Tak Dankę wspomina jej siostra Wiesia. Gdy Danka miała 4 lata, dorwała się do tatowej dubeltówki, która wystrzeliła. Nic jej się nie stało, ale potem przez długie lata bała się broni. Wyprawy do lasu, zabawy w podchody i wchowanego, budowanie szałasów. Wcale nie żadne dziewczyńskie zabawy, tylko wielka przygoda. I jeszcze skoki ze zwisającej gałęzi wody na rewki latem i wyścigi po lodzie na łyżwach, własnoręcznie skonstruowanych z drewienek i odpadków z kuźni. Ale wtedy wszystko się zmieniło. Sierpień 1939 roku był wyjątkowo piękny. W tym roku Danusia miała zamieszkać u dziadków Harasimowiczach i pójść do salezjańskiej szkoły w Różanymstoku. Gotowa była wyprawka Danusi, mundurek, nawet legitymacja szkolna, która do dziś zachowała się w rodzinnych dokumentach. Danuta musiała szybko wydorośleć i z szpiotki zmienić się w poważną panienkę. Stara się pomagać w domu. 10 lutego 1940 roku widziała po raz ostatni swego ojca, którego zabrało NKWD. 2 lata później, 20 listopada 1942 roku, Danusia była świadkiem aresztowania przez gestapo swojej mamy. Walka z okupantem. Jako 15-letnia dziewczyna Danka wraz ze swoją siostrą Wysławą złożyła przysięgę w Armii Krajowej. Odbyła szkolenie sanitarne. Po przejściu frontu podjęła pracę kancelistki w nadleśnictwie Hajnówka. Aresztowana za współpracę z antykomunistycznym podziemem, uwolniona z konwoju Urzędu Bezpieczeństwa przez patrol Wileńskiej Armii Krajowej. Została sanitariuszką w oddziałach antykomunistycznej partyzantki. Od wiosny 1946 roku służyła w szwadronie 5. Wileńskiej Armii Krajowej majora Zygmunta Szędzielarza, pseudonim Łupaszka, jako łączniczka i sanitariuszka. W lipcu 1946 roku pojechała do Gdańska po zaopatrzenie medyczne dla oddziału. Aresztowanie. Tam aresztowana rankiem 20 lipca 1946 roku i umieszczona w pawilonie 5 więzienia w Gdańsku jako więzień specjalny. Po ciężkim śledztwie 3 sierpnia 1946 roku skazana na śmierć przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku. W przesłanym grypsie z więzienia Inka napisała: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Wykonanie wyroku. Została rozstrzelana 28 sierpnia 1946 roku o 6:15 strzałem w głowę przez dowódcę plutonu egzekucyjnego, ponieważ żołnierze z plutonu nie chcieli tego zrobić. Według żyjących świadków księdza Mariana Prusaka i ówczesnego zastępcy naczelnika więzienia w Gdańsku przed śmiercią Inka krzyknęła: niech żyje Polska. Trudno jest żyć, gdy na śnie masz lat, a w sercu nie goją się blizny. Gdy groby kolegów, poezja i stal, koszańce ostatnio ojczyzny. Jak trudno jest żyć, gdy na śnie masz lat i tyle do życia masz pytań, a ktoś za siekami podzielił twój świat i drogi do domu nie widać zza krat, a serce nabrzmiało goryczą. Ze śmiercią pod rękę, ostatni już raz,
przemierzam więzienny korytarz. Bądź zdrowa, ojczyzno. Ja muszę już spać, by wreszcie się zbudzić do życia. Wielu zbrojnych tędy przeszło, sporo się przelało łez, lecz wracali tu z orkiestrą, bo zwycięstwo jedno jest. Więc szumiały dla nich wierzby i zachwitał biały bez, kiedy śni do niepodległej spoza gór i rzek. Niepodległa, niepokorna, zawsze była, będzie, jest. Uszczygona wielą orła, bije rytmem naszych serc. Niepodległa, niepokorna, już nie zniknie nigdy z ma. Bo jest nasza, bo jest wolna, bo na imię Polska. Polska ma. Proszę o wręczenie nagród laureatom gminnego konkursu wiedzy o żołnierzach wyklętych. Zapraszam pana Sławomira Kuśmierczuka, panią Iwonę Jelonkiewicz i panią Jannę Pawelską-Feculak. Wczoraj odbył się gminny drugi konkurs żołnierzy wyklętych niezłomnych. Tutaj organizatorami tego konkursu był pan burmistrz, pani dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny-Czardyn i Młodzieżowa Rada Miasta. Osoby, które wzięły udział w konkursie, były to uczniowie Szkoły Podstawowej w Czarnem, Szkoły Podstawowej w Wyczechach i Szkoły Podstawowej w Krzemieniu. I teraz prosiłbym o wystąpienie osoby, które zajęły trzy pierwsze miejsca, którym bardzo gratulujemy. I proszę, pierwsze miejsce. Konkurs wygrała o żołnierzach wyklętych. Pierwsze miejsce zajęła Martyna Kubiak. Druga osoba jest to Julia Marcinowicz. Trzecie miejsce zajął Oskar Kopeć. Proszę pana burmistrza o wręczenie nagród i dyplomów. Zanim to uczynię, to muszę sprostować, że nagrody zostały sfinansowane całkowicie finansowane z działu promocji Urzędu Miasta i Gminy, także tak naprawdę przez całą i Radę Miejską i wszystkich, którzy płacą podatki, nazwijmy to po imieniu, a w związku z tym, że to zostało sfinansowane ze środków publicznych, zapraszam pana przewodniczącego i wiceprzewodniczącego o pomoc mi w wręczeniu nagród. Nagrody są w postaci tabletów, bo wcześniej to o tym rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję wszystkim zaproszonym gościom, którzy nas dzisiaj wspierali, towarzyszyli nam. Dziękuję za ciepłe, serdeczne słowa i za obecność. Z Czarneńskiego Centrum Kultury uczniowie z opiekunami udali się do kościoła świętego Józefa. Zaprezentowana z wielkim zaangażowaniem, można powiedzieć, i artyzmem. Gratuluję pani dyrektor tego pięknego wydarzenia. Drugie w historii naszej małej społeczności, ale jakże wniosku. Cieszę się, że mogłem wziąć w nim udział. Moi drodzy, przy tej okazji także chciałbym wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby te słowa, które tak pięknie padały ze sceny, byście umieli przełożyć na codzienne życie. Jedna fraza z hymnu, który będzie hymnem szkoły. Z woli własnej, z woli Boga zachowałam się, z woli własnej, z woli nieba zachowałam się jak trzeba.
Moi drodzy, trzeba się zawsze zachowywać jak trzeba w codziennym życiu, w szkole, na ulicy. Nie jest to łatwe. My wiemy, jak trudno jest zachowywać się jak trzeba wtedy, kiedy kolega jest nieprzyjemny, kiedy trzeba czasami mu powiedzieć przykre słowo, a może lepiej by było, byłoby go nie powiedzieć, bo wtedy na pewno będziecie z siebie bardziej dumni, będziecie mogli po przyjściu do domu powiedzieć jak Danusia. Babciu zawsze zachowuje się jak trzeba. Moi drodzy, tak samo kiedy się uczycie, nie ściągamy, nie odpisujemy, czytamy, piszemy, uczymy się na pamięć, zwłaszcza matematyki, która jest trudna, bo z was kiedyś mają wyrosnąć ludzie, którzy będą budowali dobro naszej ojczyzny poprzez swoją codzienną pracę, ale także poprzez to, że będziecie w sercach swoich dzieci zastrzegali miłość do naszej ojczyzny, wiary w Pana Boga i szacunek do drugiego człowieka. Tego wszystkiego, słuchajcie, szkoła was nauczyła. Dlatego bądźcie otwarci i chętnie się uczcie.